2 dodatkowe oddziały dla maluchów, bezpieczna i funkcjonalna sala gimnastyczna, kuchnia, jadalnia, szatnia, a także zupełnie odnowiony plac zabaw. To inwestycja, z jaką jeszcze w tym roku planują ruszyć władze gminy Piekoszów. Jak twierdzą, rozbudowa żłobka jest konieczna i wyczekiwana przez młodych rodziców. Na ten cel właśnie pozyskano rządowe dofinansowanie w kwocie nieco ponad 644 tysięcy złotych. Warto przypomnieć, że żłobek w Piekoszowie funkcjonuje od 2013 roku. W 2017 roku dzięki pozyskanej przez władze gminy dotacji od wojewody świętokrzyskiego w ramach programu Maluch Plus, placówka przeszła rozbudowę. Powstało 12 nowych miejsc, a na dzień dzisiejszy do żłobka uczęszcza 38 dzieci, które są podzielone na 3 grupy. Placówka funkcjonuje na najwyższym poziomie, a potwierdzeniem tego jest przyznany jej ogólnopolski certyfikat Bezpieczny i Przyjazny Żłobek, nadawany przez Studium Prawa Europejskiego. W żłobku gminy w Piekoszowie prowadzone są różnorakie zajęcia wychowawcze i dydaktyczne, dostosowane do potrzeb dzieci, dostosowane do rozwoju, do wieku. Kładziemy duży nacisk na aktywność ruchową, na integrację z lokalnym środowiskiem, przede wszystkim na współpracę z rodzicami, z dziadkami, poprzez organizowanie, tak jak mieliśmy w ubiegłym miesiącu organizowany Dzień Babci i Dziadka. Licznie przybyli dziadkowie, babcie, była wspaniała zabawa, dzieci były radosne, uśmiechnięte. Wszystko wskazuje na to, że różnego rodzaju warsztaty, spotkania integracyjne z rodzicami, dziadkami czy bale karnawałowe, takie jak ten, który zorganizowano pod koniec lutego, już za kilka miesięcy będą odbywały się na sali gimnastycznej, jaka powstanie w ramach planowanej rozbudowy. A na tę udało się pozyskać 572 tysiące zł i kolejne 72 600 zł na bieżące funkcjonowanie placówki w ramach rządowego programu Maluch Plus. Całość inwestycji oszacowano na kwotę około 1,5 miliona złotych. Inwestycja polegająca na adaptowaniu dodatkowych pomieszczeń na potrzeby żłobka będzie polegała na tym, iż parter budynku, w którym w tej chwili znajduje się placówka, będzie wykorzystany na 2 dodatkowe sale dla dzieci oraz dużą salę gimnastyczną, gdzie wreszcie będziemy mogli spotykać się wspólnie jako wszystkie grupy z rodzicami, integrować się w części, której do tej pory realizujemy, czyli spotykając się na różnych uroczystościach żłobkowych, zaplecze kulinarne z jadalnią, pomieszczenie gospodarcze oraz w ramach przebudowy powstaną tarasy do pomieszczeń, które będą się znajdowały u góry. Jednocześnie będą zadaszeniem dla pomieszczeń, które powstaną na dole dla sal dydaktycznych. Będzie wyjście bezpośrednie z sal na zewnątrz. Dookoła żłobka powstanie nowy, piękny plac zabaw, gdzie dzieci wreszcie bez ograniczeń będą mogły z niego korzystać. Będzie plac zabaw oświetlony, także w godzinach późnych, popołudniowych też będą mogły dzieci z niego korzystać. Potrzebna to była inwestycja? Bardzo potrzebna, ponieważ zapotrzebowanie na żłobek w naszej gminie jest bardzo, bardzo duże. Na dzień 1 marca na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka mamy 70 osób chętnych. Radości z pozyskanej dotacji nie kryje wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Dobra wiadomość dla naszego samorządu. Pozyskaliśmy bardzo dużą kwotę w granicach 600 tysięcy złotych na rozbudowę, i to są środki rządowe, na rozbudowę gminnego żłobka w Piekoszowie, bo ten żłobek ma duże oblężenie, brakuje miejsc i zależało mi na tym, żeby rozbudować go w dalszym ciągu, żeby mogło tam więcej się znajdować dzieci. I ta inwestycja w tym roku będzie rozpoczęta dzięki właśnie tym pieniądzom, również rządowym. Także cieszę się z tego właśnie rozwiązania. Pełna dokumentacja rozbudowy żłobka już jest gotowa, teraz gmina będzie się ubiegała o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na przełomie czerwca i lipca ruszyłyby już roboty budowlane. Dodatkowych 26 miejsc dla maluchów najprawdopodobniej zostanie uruchomionych około stycznia 2020 roku.